Cześć, dzisiaj przygotujemy tabuli, jedno z najpopularniejszych libańskich dań. Bardzo fajne do pudełka, do pracy, ponieważ fajnie smakuje na zimno. Jeżeli chodzi o składniki, jedyna taka wariacja to będzie zamiast bulguru użyjemy quinoi. Pamiętajcie, że bulgur to nie jest jakieś tajemnicze ziarno, tylko odpowiednio przygotowana pszenica, więc bulgur to jest pszenica. W naszej wersji będzie komosa ryżowa. Bazą jest dużo pietruszki, troszeczkę mięty, sporo oliwy, sok z cytryn. Pomidory mam tutaj wcześniej, sparzyłem je wrzątkiem. Jeden ogórek szklarniowy albo ewentualnie dwa mniejsze gruntowe. Cebula czerwona. Jeżeli chodzi o przyprawy, nasza wersja będzie z nutką cynamonu cejlońskiego, troszeczkę imbiru i klasycznie sól i pieprz. Zaczynamy. Zaczynamy od przygotowania komosy ryżowej. Pamiętajcie, że komosę ryżową należy płukać pod bieżącą wodą, inaczej może być troszeczkę gorzka. Rozpoznacie to, czy będzie gorzka, czy nie będzie gorzka już na przyszłość, jak długo ją płukać po tym, jak się pieni. Ta piana to są właśnie saponiny, które są gorzkie. Możecie kojarzyć je na przykład z orzechów piorących. Akurat komosa nie zawiera dużo saponin, dlatego wystarczy ją chwilę przepłukać. Są takie niektóre wersje, które naprawdę bardzo się pienią. Wtedy trzeba je dłużej płukać. Ok, to mamy gotowe. Ja gotuję komosę w proporcji praktycznie 2:1. Troszeczkę mniej tej wody damy. Będzie nam się powoli gotować, a w międzyczasie przygotujemy warzywa. Komosa gotowa. Rozpoznacie komosę po takich ogonkach. Ja się pierwszy raz, jak robiłem naście albo parę dobrych lat temu, przestraszyłem. Myślałem, że jest jakaś zepsuta, a to jest normalne, potem ją rozpoznacie. Ona nam tutaj delikatnie ostygnie. W międzyczasie przygotowałem warzywa. Tutaj jest posiekany dość drobno ogórek, sparzone pomidory, cebulka, pietruszka z miętą. I to wszystko razem wymieszamy. Wrzucamy do miseczki. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to fajny posiłek do pracy, do szkoły, jako obiad, drugie śniadanie. Idealne danie do pudełka. Jeżeli chodzi o dodatki, sok z cytryn daje zazwyczaj tyle samo co oliwy, taka 1/4 szklanki. Do tego dobra oliwa extra virgin, też 1/4 szklanki. Dużo osób też dodaje kuminu do, ale ja nie przepadam, dlatego moja wersja jest bez kuminu, ale jeżeli lubicie, to śmiało możecie dodać. Oliwa. Troszeczkę imbiru. I do tego cynamon cejloński. Troszeczkę pieprzu. Szczypta soli.
Dobra, to sobie wszystko wymieszamy. W międzyczasie nam ostygnie komosa i na sam koniec dodamy komosę. Komosa nam już ostygła. Jeszcze przypominam o rozdaniu. Co odcinek rozdaje jeden produkt, który używamy. Tym razem jest to prawdziwa komosa ryżowa z Peru. Piszcie w komentarzach, do czego używacie komosy. Wybiorę jedną osobę, która otrzyma taki kupon na opakowanie. We wtorek wyniki tutaj pod filmikiem. I przypominam jeszcze o subskrybowaniu kanału. Do końca roku codziennie jeden nowy filmik. Także trzymajcie kciuki za mnie i subskrybujcie, żeby być na bieżąco. A jeżeli filmik Wam się podobał, jak zwykle prośba o łapkę w górę i działamy dalej. Teraz to wszystko wymieszam i gotowe. Nie trwało to długo, jednak jest troszeczkę krojenia, z 5 minut trzeba pokroić, ale warte zachodu, danie super smakuje. Ja już mam pojemniczek przygotowany, na jutro do pracy robię zapas sobie. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro w kolejnym filmiku. Cześć.